Pana, Panie Profesorze, zaprosiły na taki niezwykły koncert. Kardamonowo-cynamonowy albo na różano-perłowy. To czy przyjąłby Pan zaproszenie, a jeśli tak, to na który z nich? Dobrze, więc wyjaśnimy sobie na początek kilka takich kwestii, które mnie bardzo bezpośrednio dotyczą. Przede wszystkim, ponieważ mamy mówić o związku muzyki z malarstwem, a ja bardzo intensywnie od wielu lat zajmuję się malarstwem, i muzyka rzeczywiście tutaj może pełnić bardzo istotną funkcję, ale to nie znaczy, że muzyka jest takim jakby podstawowym bodźcem, ponieważ moje doświadczenie artystyczne ja umiejscowiam nie w tak zwanej przestrzeni zewnętrznej, czyli w tym wszystkim, co mnie otacza, a więc również w tym świecie zmysłów, tylko w doświadczeniu wewnętrznym, głęboko związanym z jakimś konkretnym przeżyciem, jakąś emocją, jakimś doznaniem, jakimś wewnętrznym poruszeniem. To są sprawy fundamentalne w moim malarstwie, czyli ja bym bardzo dziękował za takie sympatyczne zaproszenie na koncert. Koncert, gdzie zapach cynamonu tutaj nie. Ale jeszcze pojawiają się perły. A ponieważ pojawiają się jeszcze jakieś inne perły, ja bym się czuł niezwykle taki ukontentowany i byłbym bardzo szczęśliwy. Także bardzo, bardzo byłoby mi sympatycznie i miło. Natomiast jeśli mówimy o tak zwanych inspiracjach muzyczno-malarskich, to być tutaj ostrożny, bo niekoniecznie ten zapach skądinąd bardzo sympatyczny cynamonu by podnieść moją wyobraźnię i spowodować wyobraźnię artystyczną, bo być może jako człowiek bym się doskonale w tej sytuacji poczuł, a miałbym jakiś komfort psychiczny. No ale wspominał Pan, Panie Profesorze, że w swojej pracy artystycznej w pracowni, stojąc przy sztaludze, słucha Pan muzyki. Powiem szczerze, że troszkę byłam zaskoczona, bo nie spotkałam się dotąd z artystą, malarzem, który w ten sposób pracuje. Znaczy, ja może mówię to bardzo króciutko i tak syntetycznie. Mianowicie muzyka jest jakby moim drugim żywiołem, ponieważ ja oprócz tego, że słucham intensywnie muzyki, muzyka cały czas towarzyszy, to ja również jestem tak zwanym, nazwijmy to w ten sposób, malarzem, który gra, więc ja również zajmuję się w sensie takim praktycznym muzyką, tam sobie pogrywam na różne. Przepraszam, że przerywam, a mogę zapytać, pan gra, ale na jakim instrumencie? Ja od dzieciństwa właściwie miałem takie inklinacje, żeby być muzykiem, to muszę się tylko przyznać, bo ja miałem również moje dzieciństwo, a szczególnie tutaj muszę to powiedzieć, to są wątki bardzo osobiste, ale muszę o tym powiedzieć, że moja mama była taką osobą, która jakby niezwykle pielęgnowała te moje talenty artystyczne, prawda? I ja miałem zawsze w domu jakieś ogromne kartony, jakieś kredki, jakieś przybory malarskie, zawalone podłogi tymi elementami. Ja sobie tam robiłem różne takie artystyczne, jako dziecko takie projekty. Eksperymenty. Takie również eksperymenty, jakieś inspiracje, prawda? Oglądałem filmy, robiłem jakieś ilustracje i tak dalej. Czyli to był taki całkowicie naturalny proces. Natomiast drugą taką aktywnością, która również u mnie bardzo szybko się jakby ujawniła, to są zainteresowania muzyczne, ponieważ ja od samego początku próbowałem grać na pianinie i również grałem na gitarze. Zresztą ten motyw grania na gitarze został mi do dzisiaj, ponieważ ja również gram, tam staram się jakieś improwizacje bluesowo-jazzowe sobie jakby tam na swój że tak powiem, wymiar uaktywniać, no, co mi daje ogromną taką satysfakcję, ale to są rzeczy absolutnie blisko siebie, także ja nie mogę powiedzieć, że stojąc przy obrazie i słuchając muzyki, to jest jakaś szczególny rodzaj mojej aktywności, bo ja ciągle w tej muzyce jestem zanurzony. Tak? No właśnie, ale pytanie teraz, w jakiej muzyce? Bo... No właśnie, no i tu jest taki, no właściwie tak, gdyby mówić o tej zależności pomiędzy muzyką i malarstwem, to musimy sobie jedną rzecz na samym początku uświadomić. To jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, o czym my mówimy i jaka jest istota takiej profesji jak malarstwo, prawda? I jaka jest istota, chociaż ja mówię tutaj jako raczej nieprofesjonalista, ponieważ ja nie jestem wykształconym przez Akademię Muzyczną Muzyki, a raczej takim, nazwijmy to, samoukiem, prawda? Miłośnikiem, jakimś takim pasjonatem, może w ten sposób. Chodzi o to, że muzyka to ma bardzo specyficzny język, ona jest artykulacją abstrakcyjną po prostu, ona buduje dźwiękiem.
nie ma żadnej konotacji z rzeczywistością. No, oczywiście może mieć jakieś wewnętrzne napięcia, ale generalnie... Z taką rzeczywistością, którą my jesteśmy w stanie odczytać. Odczytać. Natomiast muzyka nie ma takich ambicji, które na przykład w Latwie są niezwykle czytelne. Mianowicie chodzi o problem imesis, prawda, czyli imitacji. Bo malarstwo, które od samego początku my znamy w naszej kulturze zachodniej, to jest malarstwo, które przede wszystkim odnosiło się do natury, czyli ono w jakiś sposób tą wersję imitacji notowało, zapisywało. Prawda? Gdy sięgniemy do malarstwa, ja nie mówię o ikonie, bo to jest malarstwo wschodnioeuropejskie i tam jest zupełnie inny, inaczej postawiony problem, ale malarstwo renesansowe, prawda? Malarstwo renesansowe przede wszystkim, malarstwo całego baroku, prawda? Ono odnosi się do rzeczywistości postrzeganej. To, co my nazywamy teraz w XX wieku takim znakiem malarstwa wyzwolonego z tego przymusu imitacji, czyli malarstwo jako forma autonomiczna, to jest zupełnie oddzielny temat, ponieważ malarstwo w pewnym momencie jakby straciło ten przymus naśladowania natury, prawda? Naśladownictwo natury nie było taką koniecznością. Jest taki czas w historii sztuki europejskiej, mam na myśli tutaj początek XX wieku i wystąpienie tych trzech bardzo ważnych postaci, a szczególnie na postać Kandyńskiego chciałbym zwrócić uwagę, ponieważ postać Kandyńskiego, Malewicza i Mondriana to są trzy postaci, które miały ogromny wpływ na to, co się działo w tych takich szalonych zawirowaniach, komplikacjach, przewartościowaniach XX-wiecznych, prawda? Dla mnie postać Kandyńskiego to jest o tyle istotne, ponieważ Kandyński to jest zarówno malarz, jak i teoretyk, jak i muzyk, filozof i tak dalej. Bóg wie, jako to jeszcze taka niezwykle aktywna postać. I ja w tym momencie byłem zafascynowany tą postacią, ponieważ tekst Kandyńskiego o duchowości w sztuce, czyli o tym, co mnie szczególnie interesuje, ponieważ w moim odczuciu doświadczenia duchowe, czyli takie bardzo głęboko wewnętrzne, i tutaj możemy mówić o spotkaniu się z muzyką, właśnie na tym poziomie możemy mówić o spotkaniu się z muzyką, to właściwie dla mnie w jakimś momencie na początku twórczości był takim punktem odniesienia, prawda? Bo ja malowałem te swoje cykle na kosmogonie w latach 80., czyli na początku stanu wojennego, to właściwie postać Kandyńskiego była wręcz taką postacią mityczną, prawda? Teraz tak, czy muzyka dla mnie jako powód inspiracji i takich różnych wyzwoleń kreacji artystycznej ma jakieś głębokie znaczenie? Oczywiście, rozumiem, że tutaj chyba często też sięga Pan do muzyki takiej, która wywołuje takie właśnie wygłębianie doświadczenia. Ja chcę o tym powiedzieć, bo zakres muzyki, którą ja słucham, czy albo inaczej, która mi towarzyszy, jest przeogromny, bo ja zarówno muzyka poważna, a przez To jest niebezpieczny termin, panie profesorze, że mówi, że to jest taki bardzo niebezpieczny termin, ta muzyka poważna. Ale ja mam na myśli muzykę takich kompozytorów jak Szostakowicz, jak Penderecki, prawda? Jak chociażby Chopin, którego uwielbiam. Ale chodzi o to, że mój zakres muzycznej inspiracji jest bardzo szeroki, ponieważ od takiej muzyki ja przechodzę bardzo łatwo w stronę jazzu, w stronę rocka, w stronę muzyki elektronicznej i nawet moje takie fascynacje, powiedzmy, muzyką jednogłosową, która szczególnie mnie tutaj porusza wewnętrznie, mianowicie mam na myśli chór gregoriański, prawda? Czy właśnie ona jest takim impulsem, która daje pewnego rodzaju poruszenie artystyczne? Tak jest. Muzyka, chodzi o to, że ponieważ muzyka jako pewne dzianie się, bo muzyka jakby ma w sobie tą niezwykłą energię dynamiczną, ona się dzieje, prawda? Dzieje się coś, tam się nieustannie coś dzieje, natomiast chór gregoriański ma taką jakby niezwykle bardzo statyczną, tego nawet ekstatyczną formułę ekspresji, gdzie jakaś intensywność, nie ten pęd do przodu, prawda, na który my na przykład odbieramy w muzyce tej współczesnej, gdzieś wszystko się jakby przemieszcza. Zresztą jak ja czytam, to ja od razu czytam sobie takie teksty na temat muzyki Bacha, który zainicjował ten pęd, prawda, ponieważ muzyka Bacha, gdzie mam różnego typu struktury muzyczne, jakby te związki różnych przemieszczeń się, metamorfoz, prawda, przekształceń i tak dalej, powodują taki nieustanny ruch. Natomiast w muzyce tej starej muzyce jednogłosowej, jeśli ja nadmaluję najbardziej, być może to jest jakiś paradoks, ale tak to jest, że jakieś najbardziej dynamiczne obrazy
to ja wolę słuchać muzyki, która mnie po prostu wciąga w jakąś wewnętrzną, taką bardzo ekstatyczną aktywność, prawda? Czyli tutaj muzyka chora u Gregorańskiego idealnie koresponduje z tym. Ale jednocześnie tak, ale jednocześnie stwarza taką przestrzeń, prawda? Do tego rodzaju refleksji. To jest problem, w ogóle problem przestrzeni, to jest odmienny temat, bo ja jak... No bo z jednej strony materia, mówiła o chorale gregoriańskim, rządzi się określonym materią, tak. Dźwiękową, strukturalną. Rozumiem, że tego rodzaju materia stwarza przestrzeń, która jednocześnie staje się dla Pana takim impulsem do artystycznego działania. Ja się cieszę, że Pani to mówi, bo generalnie chodzi o to, że te wszystkie artykulacje artystyczne, one dotyczą w ogóle jakby spraw przestrzeni, prawda? Czy to jest przestrzeń zewnętrzna, czy to jest przestrzeń w nas, czy to jest przestrzeń, tak jak Pani mówi, w utworze muzycznym. Przestrzeń jest bardzo ważną kwestią. W ogóle mówi się w ten sposób, że sztuka to jest taką oazą wolności, prawda? Że my artykulujemy jakieś kwestie, które nie przechodzą jako impuls, czy jakiś nakaz z zewnątrz, one są związane z aktywnością wewnętrzną, czyli musimy mieć poczucie wolności, a więc to jest jakaś sfera przestrzeni, prawda? To jest przestrzeń, wolność, to są bardzo terminy bliskoznaczne. Chodzi o to, że jeszcze za chwilę na moment ten wątek dekontynuował tej przestrzeni. Ponieważ jakby przestrzeń, wolność i tak, to są bardzo bliskie sprawy, ale my możemy w bardzo różny sposób tą przestrzenność rozumieć, bo tak, to prawda. Bo przecież ja również bardzo lubię malarstwo Włochów w okresu renesansu, prawda? Można zapytać, ale co tam takiego jest niezwykle poruszającego, jeśli chodzi o kwestie dotyczące właśnie przestrzeni. No właśnie to, że po raz pierwszy w sposób absolutnie abstrakcyjny, czyli matematyczny, zastosowano taki mechanizm perspektywy zbieżnej, czyli wykreślono sobie taki punkt, gdzie wszystkie linie zbieżne ściągnięte są do tego punktu i my mamy złudzenie przestrzeni, prawda? To jest bardzo ważne, bo po raz pierwszy pojawia się taki fenomen w malarstwie, że ten, kto patrzy na obraz, ma doświadczenie jakby wewnętrzne tego, że on uczestniczy, rozgrywając czy analizując tą przestrzeń, którą malarz opisał. Czyli na przykład zapytam, czy doświadczenie muzyki Bacha, nie wskazując oczywiście na konkretnie kompozycje, tak, daje Panu takie poczucie przestrzeni, ale łączące się też z wolnością. Łączące się z wolnością, a jednocześnie łączące się z tym, co jest w moim odczuciu, czyli mówię o takich swoich prywatnych odczuciach, z taką umiejętnością, albo inaczej, z takim planem kreacyjnym, który ma ten kompozytor niesamowicie precyzyjnie narysowany, bo on w sposób taki, mnie to jest bardzo bliskie po prostu, że taka matematyczność, taki rodzaj, to co ja nazywam w malarstwie tą wartością dzielenia, prawda, podział, To są kwestie, które w muzyce... Ale czy odbiera Pan podział słuchając muzyki? Bo podział dla mnie kojarzy się raczej z czymś, co możemy też zobaczyć. Ja wyczuwam w muzyce, podział mnie się kojarzy z czymś, co jakby wynika z samego sposobu myślenia, może w ten sposób sformułował, że ten człowiek myślał w taki sposób, że bardzo skomplikowane struktury muzyczne, bardzo różne przebiegi, tam występują te kontrapunktyczne zależności, więc to jakaś jedna struktura, która określa jakąś linię melodyczną, natychmiast jest skonfrontowana z inną linią melodyczną, która określa nas zupełnie odmienną strukturę muzyczną, to się łączy, przenika, są jakieś zależności i tak dalej. I ten typ myślenia, chodzi mi o to, ja może tutaj się zatrzymam, bo to jest bardzo, ja tutaj sięgam do wątku, który mnie absolutnie interesuje. Chodzi o to, że ja uważam, że świat kreacji artystycznej, niezależnie czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy to jest literatura, poezja, on tak naprawdę dotyczy jednej fundamentalnej cechy, że człowiek ma taką umiejętność w swoim umyśle, w swojej wyobraźni kreacyjnej, że potrafi łączyć całkowicie różne światy. Ja bym od tego rozpoczął, że całkowicie różne światy, my, na przykład ja powiem, żeby to zrobiło troszkę nawet humorystycznie, Einstein powiedział takie zdanie, wielki uczony, prawda, powiedział takie zdanie, że
w tym świecie, w jakim my żyjemy, są dwie nieskończone, to się łączy z przestrzenią, dwie nieskończoności. Dwie nieskończoności. Jedną z tych nieskończoności jest przestrzeń kosmiczna. To jest niewyobrażalna zupełnie, absolutnie, poza naszym rozpoznaniem przestrzeń. A drugą przestrzenią, i tutaj to brzmi dosyć tak, no, humorystycznie, to jest delikatnie powiedziane, jest ludzka głupota. Czyli mamy, z jednej strony mamy przestrzeń kosmosu, ogromne, jakieś niewyobrażalne zupełnie odchłanie, a z drugiej strony mamy tą ludzką przypadłość. I on to tak fantastycznie nazwał ludzką głupotą, że to się jakoś ze sobą spotyka. W tym zdaniu występuje coś, co mnie absolutnie zaciekawia. Czy twórca, który jest kreatorem, który stwarza jakąś rzeczywistość artystyczną, potrafi w sposób absolutnie doskonały łączyć światy nieprzystające do siebie. Ewentualnie oderwać się od tego drugiego świata. Tak? Oderwać, to jest albo łączyć światy, które są całkowicie względem siebie zupełnie obce. On potrafi to łączyć. Jak ja na przykład oglądałem cykl Kosmogonie, czy na przykład ten cykl następny, który tam w latach 90. powstawał, mianowicie Księgi Słońca, Księga Słońca, to ja pamiętam taki mój pobyt w katedrze w Szartu. Ja to do dziś pamiętam, który mnie absolutnie poruszył. Ja zobaczyłem coś, co właściwie potem zacząłem to penetrować, zacząłem szukać źródła tego entymonu, prawda, tego źródła. I jak to się stało, że coś takiego zaistniało w tej przestrzeni? Chodzi o to, że w jakim momencie pojawił się taki człowiek, bardzo ważna postać, która właściwie większości z nas jest zupełnie nieznana, mianowicie opat Sużer z opactwa Sandyni pod Paryżem. I on był takim prawodawcą, takim konstruktorem pewnej myśli, nie tylko architektonicznej, bo te bryły są niezwykle wysokie, w przeciwieństwie do architektury romańskiej, która jest niska, masywna, prawda, ciężka, z tymi bardzo niewielkimi oknami. Jak się wchodzi do świątyni romańskiej, to jest, człowiek jest osaczony tą bryłą, tą masywnością, tym ciężarem, prawda, tą ciemnością. Te okienka są niewielkie. Natomiast jak wchodzimy do katedry gotyckiej, to mamy ogromne przestrzenie, rozświetlone światłem. W górnych partiach mamy witraż. Ale ja chcę o tej rzeczy powiedzieć, bo malarstwo dla mnie to jest przede wszystkim taki rodzaj działania, gdzie łączy się dwie różne rzeczywistości, co nie, też nie wszyscy być może wtajemniczeni w tą procedurę artystyczną zdają sobie z tego sprawę. Mamy do czynienia z dwoma wymiarami. Mamy wymierność. Czyli to, co wszystko, to, co mówimy o podziale, to wszystko, co łączy się z kształtem, z wielkością, z formą, prawda, ciężarem, to są to doświadczenia, właśnie to doświadczenia nasze takie najprostsze, zmysłowe, dotykowe, możemy dotknąć, możemy poczuć powolnienie tych przedmiotów, prawda. To jest wymiar konkretny, to jest materia. Możemy je w jakiś sposób doświadczyć. Doświadczyć, prawda? W jakiś sposób bardzo bezpośrednio doświadczyć. Natomiast drugi wymiar, który mnie interesuje w malarstwie, to jest związek koloru i światła. Teraz tak, ponieważ światło jest takim fenomenem, gdzie w kulturze europejskiej ma ogromną tradycję, ponieważ jak mówimy o świetle na przykład w kulturze antyku i to, co mówił Platon, prawda, że jasność to jest, przepraszam, Bóg Apollo, to jest ten Bóg światła, racjonalności, precyzji, prawda, logiki, to wszystko ma być czyste, przejrzyste, klarowne, prawda, to jest taka ekspresja, więc jak my mówimy, ale poza tym światło w średniowieczu było najczystszą emanacją obecności Boga, umówmy się, prawda? No oczywiście, ale czy słuchając muzyki też Pan dostrzega tego rodzaju bardzo konkretną taką przestrzeń przenikniętą różnymi takimi świetlistościami? No więc właśnie to jest taka. A gdzie Pan tego rodzaju muzykę odnajduje? U kogo? No właśnie. Czy w jakim czasie, tak? Historycznie? No właśnie, bo to są bardzo skomplikowane sprawy, bo co to znaczy światło, bo my możemy mówić w ten sposób, bo mamy światło zewnętrzne, to światło, które przechodzi przez witraż, rozświetla te wielobarwne kostki, prawda, kolorowe. To jest światło zewnętrzne, światło, które tam tą swoją aktywność w katedrze gotyckiej niezwykle jakby demonstruje. Ale możemy mówić o świetle wewnętrznym, prawda? Każda istota ma jakiś rodzaj energii. Po prostu. Znaczy fizyk kwantowy powiedział w ten sposób, że cała ta rzeczywistość to jest jedna wielka energia, prawda? Różny poziom energetyczny. Rozumiem, że w muzyce też i w muzyce również jest zawarta skala energii.
Czyli jeśli ja mówię o tak zwanym świetle, to ja uzupełniam to z pewną energią. Czyli na przykład muzyka Szostakowicza dla mnie jest potwornie ciemna. Potwornie ciemna, mroczna, ponieważ ten człowiek przeżywał jakieś dramaty wewnętrzne w tym koszmarnym czasie stalinizmu, prawda? Koszmarny okres. Ale na przykład muzyka, chociaż to jest też z jednej półki, bo to są kompozytorzy z kręgu rosyjskiego, taki nie Szostakowicz, tylko proszę mi, Strawiński, prawda? Strawiński, który jest niezwykle roziskrzony, bo no jego balety, na przykład Cudowne, ten, na przykład, czy Święto Wiosny, czy Pietruszka, prawda? To jest muzyka po prostu, która się iskrzy kolorami, tam jest światło, prawda? To jest paradoksalna sytuacja, bo na przykład nigdy mnie, ja wcześniej pani o tym mówiłem, że tak. Mnie nigdy nie inspirował Mozart. Nigdy. No właśnie, to jest też... Nigdy nie inspirował Mozart, mimo że Mozart jest taki niesamowicie kreatywny, taki precyzyjny, taki, prawda, logiczny, taka, przecież partytura, jeszcze chcę o tych partyturach powiedzieć, bo to też jest dla mnie bardzo ważna kwestia, partytura, ja tak przeskoczę do innego wątku. Ale panie profesorze, dlaczego nie Mozart? Bo to jest dlaczego nie Mozart? Dlatego, że Mozart, właśnie dlaczego nie Mozart? Bo ja, trudno to tak słowem precyzyjnym jakby wyartykułować, ale ja po prostu bardziej to czuję. Mozart, którego ja lubię słuchać, oczywiście muzyka Mozarta, która ma tak. Ja uwielbiam na przykład Rekwiem, prawda? To jest zupełnie inny problem, ale potem jest to poruszenie takie eschatologiczne. Są pewne utwory, które... Tak, tam są takie różne przeciwności. Natomiast nigdy nie szukałem jakiejś inspiracji, mimo że to jest geniusz muzyczny, no bo to jest taka precyzja. Partytura Mozarta to jest czysty zapis, tam nie ma żadnej pomyłki, to jest precyzja absolutna, tam żadnego przekreślenia nie ma, prawda? Teraz tak, jak mówimy już o partyturze, to ja teraz zrobię taką dygresję w stronę partytury Penderowskiego, którego bardzo lubię właśnie. Też tam jest światło, ponieważ partytury, chociażby z tego względu, że partytura Pendereckiego, gdyby tą partyturę powiększyć do formatu powiedzmy 2 metry na 150, to to jest obraz, to jest malarstwo, to jest obraz, prawda? Przekreślenia, różnego typu zagęszczenia, rozluźnienie, jakieś kreski, jakieś punkty i tak dalej, i tak dalej. No ale też nie chodzi chyba o sztuce o tak zwaną doskonałość. Znaczy, generalnie sztuka, jak to mówił Kant, prawda, bo jak już mówimy o takich kontekstach kulturowych, to warto sobie przypomnieć zdanie Kanta, który mówił, że piękno łączy się z bezcelowością i ze swego rodzaju niedoskonałością, prawda? No właśnie, piękno to, w pięknie jest zawarta pewna zasada, że ono jest z jednej strony absolutnie bezcelowe, nieużyteczne, ono po prostu jest, prawda? Nie ma żadnego interesu, ono po prostu zjawia się. Jak pani widzi kwiat dzikiej róży w polu, prawda? Że nie jesteśmy w stanie bez niego żyć. Tak, ale chodzi o to, że jaki jest interes tej róży, która tam kwitnie i tam nas jakoś szczególnie ujmuje, prawda, w sytuacji takiego poruszenia. Ona po prostu jest. I chodzi o to, że piękno to jest znak czegoś, znak tego świata, który może być również bezinteresowny, całkowicie bezcelowy, prawda? Jednocześnie mieć jakąś, nazwijmy to taką skazę, jakąś niedoskonałość, prawda? Niedoskonałość, bo w sztuce ta niedoskonałość jest w ogóle bardzo ważnym warunkiem jakby dzieła sztuki, prawda? Dzieło, nie ma czegoś takiego jak dzieło doskonałe. Co znaczy dzieło doskonałe? No oczywiście. Tak. Więc to są takie wątki, które no, także a propos Mozarta, to właśnie wszyscy mówią, że to jest taka doskonałość, wchodząca doskonałość, prawda? A mnie tak troszkę nie za bardzo. No, nie za bardzo. No ale czy barwy kojarzą się panu też, profesorowi, z konkretnymi dźwiękami, z konkretnym stylem? Trudne, strasznie trudne pytanie, bo na przykład... Byli wcześniej... tacy kompozytorzy, Messiaen, Messiaen mówił w ogóle o sobie, że on jest muzykiem barwy. Że on jest muzykiem barwy, no Messiaen jest muzykiem barwy, jasne, że tak. Znaczy, takie deklaracje, w ogóle ja bym był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o te względne deklaracje artystów, bo to jest bardzo takie, to są niezwykle subiektywne kwestie, prawda? Ja też mogę powiedzieć, że jestem niezwykle człowiekiem synestezjalnym i mogę powiedzieć, że ja, dla mnie kolor i dźwięk to jest coś, ale jednocześnie ja pamiętam ten czas traumy z okresu lat 80. i ten cykl kosmogonii, gdzie w ogóle nie myślałem w żaden sposób o poruszeniach dźwiękowych. Być może ktoś powie, no dobra, to ty nie byłeś człowieku jakimś wrażliwym na dźwięk. No byłem bardzo wrażliwy na dźwięk, bo przecież byłem bardzo aktywny w sensie muzycznym, ale
Muzyka nie była dla mnie żadnym jakby powodem tego dziania się artystycznego, bo przez ta trauma tego czasu, ona właściwie wypełniała mnie całkowicie i to był ten powód, a nie dźwięki, prawda? Rozumiem. A czy na przykład muzykę Chopina widzi Pan w jakiś kolor? No muzyka Chopina to jest taka, wie Pani, muzyka Chopina to jest, w ogóle to jest muzyka Chopina, to jest taki geniusz w naszej kulturze polskiej, takiego właśnie Fryderyka Chopina, no to jest absolutna radość, bo to jest jakiś fenomen zupełnie niesamowity, facet, który zmarł nawet 39 lat, całe życie grał i miał jakąś nieprawdopodobną biegłość techniczną, a to też jest ważne, ponieważ w ogóle występy, prawda, Chopina to było jakieś poruszenie, bo te salony wypełnione tłumem ludzi, Chopin grający muzykę, prawda, i te uniesienia, no to jest dla nas w ogóle jakby, żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości, prawda, to jest inny czas. No, to jest inny czas, inna epoka, no, zupełnie inna. Ale charakteryzuje się jakimś kolorytem. Znaczy, no, muzyka Chopina dla mnie to jest koloryt błękitu, prawda? To jest bardzo delikatna struktura błękitu, taka raczej melancholia, bo tam jest ten motyw takiego zanurzenia się w pewnej dorobie, trudno to nazwać, ponieważ to jest, trzeba by się wczuć w psychikę tego człowieka, no bo tak. To jest facet udział w Paryżu, prawda, w tych salonach paryskich, w pewnym czasie, co się działo w Polsce w tym czasie, prawda. Także to był taki człowiek bardzo silnie związany z Polską, więc tam się wyczuwa taką jednocześnie i nostalgię, jakąś taką zadumę i taką refleksję. Jakąś taką potężną, jak na faceta, bo to też jest zastanawiające, jakąś głęboką uczuciowość. Na faceta, ale jednak artysty bardzo uwrażliwiają. Po prostu to był człowiek niezwykle wrażliwy, bo ta uczuciowość wiąże się z wrażliwością, z jakimś typem wrażliwości. No a burgund, jaki to kolor, panie profesorze? Burgund, dla mnie to jest w ogóle jakiś przypadek zupełnie, powiedziałbym. Przypadek szczególny wśród kolorów. To jest szczególny, dlatego że ma nazwę odnosi się w ogóle do takich. Do punktu wyjścia są te barwy podstawowe, czyli czerwień, żółty i błękit, prawda? Natomiast mieszając kolory i rozwijając różne kombinacje, to dochodzimy w pewnym momencie do tego nieszczęsnego burgonu. Natomiast co to znaczy ten kolor? W moim odczuciu ten kolor to jest taka jakby szczególna metamorfoza koloru czerwonego, który gdzieś, bo ja przez te obrazy z cyklu kosmogonii, one właściwie są osadzone w takiej tonacji. One są właśnie osadzone w takiej tonacji, właśnie takiego. Takiej intensywności czerwieni zmieszanej jest z różem alizarynowym, z jakimś odcieniem brązu również. To są takie bardzo skomplikowane meandry kolorystyczne, gdzie w jakim momencie pojawia się taki kolor. No, cóż on znaczy w sensie odczucia? No, raczej w moim wypadku byłoby to taki raczej smutek. No. Ale czy to nie jest kolor związany z jakąś właśnie śmiercią? Znaczy dla mnie ten kolor jest w ogóle te kolory złamane, właśnie taki kolor złamanego błękitu, który przychodzi we fiolet, fioletowo takie tonacje, czy też czerwień, która się też łamie w stronę na przykład tego właśnie koloru, to raczej mnie się kojarzy nie ze stanami radosnymi, prawda? Jak na przykład żółcień, czy no, taka świetlista czerwień, które są jakimś optymistycznym zabarwieniem, tylko raczej idziemy w stronę smutku, jakiegoś przygnębienia, prawda? Czyli w tej kolorystyce na przykład mógłby pozostać chociażby utwór Chopina, taka pieśń jest kontrowersyjna. Tak, no mógłby pozostać, chociaż, ponieważ Chopin jest bardzo różny. Ale ja prawda? Myślę o takiej pieśni. Pieśni, tak. Leci liście z drzewa, w której to pieśni. Aha. Pojawiają się też takie słowa, co wyrosło wolne z nad mogiły śpiewa. No właśnie, tak, z nad mogiły śpiewa, właśnie. Tak, właśnie. Albo na przykład takie utwory Paderewskiego, zresztą on często pisał do tekstów Adama Asnyka. W jednej pojawiła się taka właśnie myśl, za którą podąża kompozytor. Chłopca mego mi zabrali, matulu, w świat daleki go pognali, a ja zanim umrę z bólu, dała mu na mszę sznur korali, niechaj Pan Bóg go ocali, matulu. A jeszcze idzie dalej, podąża też za taką myślą. Rzekłam chłopcu, idź, zerwała się złota nić, którą miłość przędła. No to są tak w ogóle jest. Cudowne takie tak utwory, jest. Tak? To są bardzo, bardzo nastrojowe, bardzo takie... Moglibyśmy je umieścić w tej kolorystyce takiej właśnie burgundu. Właśnie, więc ja dobrze odczuwam ten kolor, bo to jest kolor raczej, który nie jest tutaj, nie mam mowy jakimś radosnym, optymistycznym uniesieniu, to raczej... Ale czy burgund też nie łączy się z miłością, panie profesorze?
A jednocześnie z kobietą, na przykład Wagner w ogóle uważał, że muzyka to kobieta. W ogóle A można to powiedzieć, można za Wagnera można powiedzieć że w ogóle sztuka to kobieta, prawda? Ponieważ chodzi o to, że to jest taka przypadłość ludzi jakichś zupełnie absolutnie wrażliwych, prawda? Nie może być zajmować się sztuką człowiek niewrażliwy. No musi być jakiś przypadek, jakieś tam przesunięcie psychiczne w stronę jakiegoś wyostrzenia pewnych stanów, prawda, emocjonalnych. To zawsze jest taka przypadłość. Takim ludziom jest bardzo trudno w życiu. Oni są najczęściej kompletnie niepraktyczni. Jacyś tacy, już nie chcę mówić o sobie, ale chodzi o to, że jak mówimy o tym kolorze, to no moja intuicja jest taka, że ten kolor rzeczywiście on raczej kieruje tą całą ekspresję w stronę takich stanów, jak właśnie jakieś opuszczenie, właśnie ta kobieta, która żegna tego strzyna i jakiś tam zawiesza mu paciorek z tych prawda. Czyli absolutnie też burgundową jest opera Carmen Bizeta. No również, bo tam jest taki dramat, prawda, tej byłej kobiety. No. Tak. W ogóle opera to jest ma to do siebie, bo to też warto o tym zrobić. Czy moglibyśmy też na przykład powiedzieć, że Schubert to taki kompozytor? No Schubert jest ten kolor był absolutnie zgodny z Schubertem właśnie, jeśli mówił tak. To jest kolor, który idealnie pasuje. Absolutnie tak. I pieśni śmierć dziewczyna, tak? Tak, pieśni Schuberta. Król Ork na przykład. Tak jest. To jest kolor Schuberta, tak? To się zgadza absolutnie. To jest kolor Schuberta. Na Dworzak. Dworzak, no muzyka Dworzaka. No muzyka Dworzaka jest... Trudno mi o tej muzyce cokolwiek wyrazić, jakbyśmy miał mówić. O muzyce z kręgu słowiańskiego, to mógłbym powiedzieć o muzyce Bartoka, prawda? O muzyce no Bartoka. Tak, ale... Muzyka Bartoka, bo muzyka Bartoka w moim odczuciu jest niezwykle interesująca. Już pamiętam, to bardzo trudne życie Bartoka, ponieważ on wjeżdżając do Ameryki, on tam bardzo, bardzo trudny okres miał. To był człowiek niezwykle zdolny i w Europie bardzo ważna postać. Nie, no, oczywiście. Wyjazd do Ameryki go całkowicie zrujnował w sensie i materialnym, i zdrowotnym. To znaczy, ja rozumiem, że również i samego artystę pan postrzega w takiej kolorystyce, tak? Ja pani wyjaśnię jedną rzecz. Ja zapiszę taką książkę, Malarstwo jako egzystencja, ponieważ ja napisałem książkę Pamięć czasu, malarstwo jako malarstwo w czasach konkursu duchowego i teraz piszę drugą część. I związek artysty, czyli egzystencji ze sztuką, czyli kim jest ten człowiek, prawda? Kim jest ten człowiek? To jest związek absolutnie podstawowy. Nie można tego oddzielać od siebie. Jaki człowiek? Taka ekspresja. Chopin był taki i pisał taką muzykę. Bartok był taki i pisał taką muzykę. Strapiński był taki, dlatego napisał takie fantastyczne balety, prawda? Święto Wiosny, która w ogóle była jakąś rewolucją w tamtym czasie i była jakimś roziskrzeniem absolutnym i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzi mi o to, że my w naszych czasach popełniamy, ja muszę o tym powiedzieć, bo tu skoro tutaj ten wątek pada, my popełniamy potworny błąd, ponieważ my mamy mnóstwo tak zwanych projektów twórczych, które są absolutnie pozbawione tego odniesienia do egzystencji człowieka. To jest tysiące anonimowych, bezosobowych form wypowiedzi, prawda? Co za chwilę mija, o tym nikt nie pamięta. Związek człowieka z tym, z jego ekspresją jest w moim odczuciu absolutnie fundamentalny. Ja tylko przypomnę takie nazwiska jak Cézanne, jak Van Gogh, jak Gauguin, prawda? Bo to jest ta triada. No to także się chyba wiąże nie tylko z artystami. Ale przecież w muzyce na przykład, weźmy Beethovena, prawda? Weźmy Beethovena. No przecież jak można oddzielić tego człowieka od muzyki? Przecież nawet jeśli on stracił słuch, a był taki moment, kiedy on stracił słuch, to jego ten, ja mówię tą ekspresją wewnętrzną, ten świat wewnętrzny, to słyszenie dźwięku, on dzięki temu pisał, tak? Jakie on utwory pisał, prawda? Kim ten człowiek był? Jak on rzeczywistość przeżywał? No tak, a więc ważne dla nas również jest to, kto jest tym, który przekazuje nam jak gdyby myśli artysty, twórcy. Czyli bardzo ważni są wykonawcy. Czyli chodzi mi o to, że bardzo ważni są wykonawcy. Wykonawcy, którzy bardzo pojawiają ważni się są wykonawcy. Dobrze, że pani ten wątek był, bo ja na przykład ostatnio mam taki zakręt w stronę plusa. Można się do tego przyznać. I to mnie na takiego muzyka, 21 lat facet, ma taki zupełnie jakiś taki monstrualny facet w sensie wyglądu. Gra plusa, nazywa się King Fish, chyba się dobrze pamiętam. Tak. Po prostu ten facet gra w taki sposób, że można by, no,
ta jego mimika, gesty, prawda? Jak on jest to bardzo mówi, inspirujące, to jest rozumiem. Nieprawdopodobnie inspirujące, bo jak się patrzy na człowieka, bo na przykład ten koncert Chopinowski, prawda, była taka pianistka, ja zapomniałem tej nazwisko, takiej młodej Koreanki chyba, która tak nieprawdopodobnie tego Chopina interpretowała, ale to jest zachowanie tej kobiety, prawda? Ta mimika, gesty. No właśnie, ja myślę, że koncert także z udziałem państwa Ewy i Grzegorza Biegas też będzie bardzo inspirujący. No, myślę, że tak. Panie profesorze, myślę, że tak. My również będziemy tutaj uczestnikami tego koncertu, bo to artyści naprawdę wielkiego formatu, którzy zajmują się sztuką przez naprawdę wielkie S. I ja na przykład jestem bardzo szczęśliwa, że mogę również doświadczać ich sztuki. To tacy artyści, nie wiem, czy pan profesor już miał przyjemność ich poznać i tak troszkę rozsmakować ich. Osobiście nie, ale znam muzykę i cieszę się, że ten mój komentarz będzie w związku z występem. No ale właśnie oni również kochają scenę, ale to nie wszystko. W ogóle obsypami różnymi nagrodami. Tylko, że nagrody to też nie wszystko. To nie wszystko. Bardzo ważne jest też. Ale dobrze, że pani to na koniec tego, że wykonanie. Czyli chodzi o to, że kim ten człowiek jest, prawda? No przez którego ta muzyka jakby ewoluje. Kim istotne. Ten człowiek jest? To samo dotyczy malarstwa. A to są wspaniali, panie profesorze, artyści. Zresztą tutaj nie chodzi tylko o ich ogromne takie możliwości wykonawcze, o artyzm naprawdę wielki, ale chodzi jeszcze o tą taką więź, tak, którą potrafią nawiązać z uczestnikiem, z słuchaczem. I dlatego po prostu wszyscy ciągną, powiedziałabym, tłumami na koncerty właśnie. Z ich udziałem. I co ważne jeszcze, według mnie oni też pokazują taką prawdę artystyczną, co też rzadko się po prostu jakoś tak zdarza, bo coraz rzadziej. Tak? My tutaj mówimy na koniec o niezwykle ważnej kwestii, bo ja wrócę jeszcze do tej triady Platona, piękno, prawda, dobro, a czyli wartości epistemologiczne, aksjologiczne, czyli wartości, również wartości estetyczne, bo dawniej ta triada dotyczyła tego fundamentu ludzkiego, czyli jakby kim jest człowiek, prawda? Mm-hmm. Jeśli to zostało w ten sposób sformułowane, że mamy piękno, prawdę i dobro, to mamy zarówno warstwę prawda, czyli poznawanie, wartość epistemologiczna, a jak mówimy o dobrze, to mamy wartości, to jest cały zestaw aksjologicznych wartości, prawda? Czyli zespołu aksjologicznego, więc chodzi o to, że w naszych czasach, ponieważ my mamy czas niestety destrukcji tych elementów, prawda? Rozczaskania tej rzeczywistości na takie fragmenty. No ale nie jedyny jednak w historii. Takich przełomów było mnóstwo, ale my mamy teraz taki szczególny motyw, że to rozwalenie jakby takich kwestii dotyczących samej wartości, prawda, normy estetycznej, ono zupełnie zostało rozczaskane, rozbite. Oczywiście, mnie intrygują również ci artyści z tego powodu, że oni podążają też za piękną myślą Witolda Lutosławskiego. Lutosławski jest też takim kompozytorem. A przecież, bo ja ta troszkę myśl, właśnie za taką myślą, ona jest bardzo dla mnie też inspirująca. Niedobrze, kiedy artysta za dużo wie o sobie i za dobrze rozumie, co robi. To znaczy, ja z kolei, ponieważ ja też czytałem wypowiedzi Lutosławskiego i utkwiła mi wypowiedź Lutosławskiego taka następująca. On powiedział takie zdanie, że artysta musi być zgodny z własnym sumieniem. Oczywiście. To jest podstawowa sprawa, że on musi być w zgodzie z samym sobą. Tak, z samym sobą, to wtedy jest prawda, bo jeśli artysta nie jest w zgodzie z samym sobą, oczywiście, to jest wszystko zafałszowane, nie, niewiarygodne i tak dalej. No i oni jeszcze mnie przekonują, ponieważ tutaj podkreślają, że emocje oraz instynkt to ich zdaniem sedno sztuki. To znaczy, ja uważam, że to jest w ogóle sedno sztuki. Ja uważam, że to jest w ogóle, dlatego że albo inaczej, intelekt jest zawsze post, prawda? Oczywiście. Zawsze jest post. Na samym początku jest emocja, poruszenie. Na samym początku, to jest bardzo ludzka przypadłość, prawda? My jesteśmy tak skonstruowani, że działanie artystyczne to jest przede wszystkim odwołanie się do tych wewnętrznych poruszeń, a ta kalkulacja intelektualna, ta cała wykładnia, ona zawsze jest post, prawda? Możemy to nazywać, możemy to określać, możemy to definiować, możemy tworzyć jakieś traktaty teoretyczne, ale to jest zawsze po praktyce, zawsze. Zawsze.
Znaczy rozumiem, że zaproszenie na koncert burgundowy z oczywiście, udziałem pani Ewy i Grzegorza Biegas, z radością. Pan profesor przyjmuje z radością, ja również. Z radością.